są różnorodne rodzaje infrastruktury. Jeśli mówimy o infrastrukturze liniowej, to szeroko rozwinięty front inwestycji na infrastrukturę liniową, na linie kolejowe, no cały czas jest dopieszczany na całe kwotę 66 miliardów. Natomiast druga infrastruktura to jest tak zwana infrastruktura punktowa. To jest największa inwestycja w historii, jeśli mówimy o modernizacji dworców, to jest 1,5 miliarda. Zaczęliśmy to bardzo wcześnie, w tej chwili już oddaliśmy kilkanaście dworców w 2018 roku, w 2019 następne kilkanaście dworców. To będzie całościowa zmiana w zakresie wizerunku u polskich kolei. Tym bardziej, że w ramach tego powstaną tak zwane innowacyjne dworce systemowe oparte na fotowoltaice, zbieraniu czy obiegu zamkniętym wody. Także to są wszystkie innowacyjne rozwiązania, które są bardzo istotne. I trzeci element infrastruktury to jest tak zwana infrastruktura dla przewozów intermodalnych. Transport intermodalny w 2018 roku zyskał ponad 15-procentowy tempo rozwoju, a to oznacza potrzebę rozwoju nowych terminali intermodalnych, których mamy 36, a powinniśmy może mieć ze dwa razy tyle, szczególnie patrząc na ścianę wschodnią i rozwój nowego jedwabnego szlaku.